Dobra, jest. Warnega z kolejną storką, tym razem trafił się też Stu. Już prawie rok trwa proces ekstradycji Stewarta, on ma największą wiedzę na temat innych influencerów. Rozmowa Michała Boxdela Barona ze Stewartem Bartonem kilka dni przed Pandorą. Michał stara się wmówić Stewartowi, że nic nie wiedział o jego kontaktach z nieletnimi. Ale Stu sugeruje, że może wyjść sporo rzeczy na influencerów i pyta, czy Boxdel się nie martwi. Skąd to takie głosówki ma? Co on CIA współpracuje, czy o co chodzi? Ale to nie martwi się o te sytuacje, które... Bo obejrzałem teraz i nie martwi się o tą... Jakby... Bo mi doszło w słuchy, że jakby... Jakieś dużo influencerów jest... Powiązane z... No też, no oczywiście. Z czym jest powiązane? Oczywiście, no oczywiście, tak. Ej, dobra, ja mam takie pytanie... Dobra, ja już wiem, skąd on to ma. Daję sobie rękę uciąć, że Boxdel to nagrał. Może rękę nie, bo ręki szkoda. Ręki często używam. Daję sobie ch**a uciąć, że Boxdel to nagrał. To też jest wam poważne, bo ja nie chcę być kurwa, wiesz. Bo teraz słychać po głosie, nie? Że tak jakby Boxdela głos nie jest przez telefon, tylko Boxdela głos jest z perspektywy osoby, która po prostu nagrywa. W gronie ludzi, którzy na przykład coś wiedzieli. Ale to... Mocne gówno. Ja to jest mega cicho, ja nie wiem czy słyszycie, ja na maksa dałem. Ale tu jeszcze wam podgłośnie w tym, w OBS-ie i nie da się nic z tym zrobić głośniej. Stary, bo ja nie wiem, czy wiesz, czy ktoś kurwa we mnie na przykład nie wpierdoli się, że ja jako gość, który na przykład by coś wiedział, a ja nie wiem nic, no bo przecież wiesz dobrze, że ja nic nie wiem kurwa w tej sytuacji. Czyli innymi słowy, Boxdel zadzwonił do Stewarta po to, żeby rozmawiać z nim na temat tego, że on nic o nim nie wiedział, po to, żeby Steward mu potwierdził, tak, Boxdel, nic nie widziałeś i to chyba miała być linia obrony Boxdela, ale nie została wykorzystana, tak to wygląda. Jakby Boxdel chciał zadzwonić do Stewarta po to, żeby Steward udowodnił, nie wiedząc o nagrywanej rozmowie, że no nic nie wiedział. Tylko nie słuchajcie, o czym on mówi. Powiązane z czym? Oczywiście, no oczywiście, że tak. To też jest wam poważne, stary, bo ja nie chcę być, kurwa, wiesz, w gronie ludzi, którzy na przykład coś wiedzieli, bo ja nie wiem nic, stary, na ten temat. Ja się pytałem Dubiela, pytałem się Kacpra, stary, czy cokolwiek się działo i oni mi powiedzieli, że nie, że takiej sytuacji nie było. No, ale... Znaczy, dobra, ja tylko co do jednej rzeczy mogę powiedzieć, bo możecie się na mnie denerwować, ale chuj, no jakby... Ja uważam, że jest to mocno patowa sytuacja, bo uważam, że wiesz, to w dużej mierze bazuje na takim zaufaniu i na takim wierzeniu we własną prawdę. No bo kurwa, nikt nie jest w stanie zero-jedynkowo udowodnić, że ktoś z tej branży wie. Ja biłem się z Zabielskim, to dostawałem informacje na temat tego, że u niego na na imprezach dziewczyny poniżej 18 roku życia mają alkohol podawany i tak dalej. Prosiłem o dowody tych ludzi, którzy do mnie pisali. Nigdy nie dostałem wystarczających dowodów, które świadczyłyby o tym, że tak jest. Tych osób trochę było, którzy pisali. Z 10. Więc ja tak sobie myślałem, kurwa, jak 10 osób niezależnych nagle do ciebie pisze z profili, które nie są fejkami, to pewnie coś w tym jest. Ale nikt nigdy nie dał dowodu. I teraz tak, załóżmy, bo jak ktoś by zapytał mnie o wiarę. Ja nie wiem, czy tak jest, czy tak nie jest. A ktoś by mnie zapytał, Rafał, czy wierzysz w to, że u Zabielskiego na domówkach się coś krzywego działo? Szczerze wierzę. Szczerze wierzę. Czy widziałem? Nie widziałem. Ale kurwa, jakby pewne rzeczy mi nie stykają, pewne rzeczy są w kurwę podejrzane i ja osobiście wierzę w to, że tam coś było. A teraz pytanie brzmi, czy ktoś potem może przyjść i powiedzieć, Rafał, załóżmy, że za rok wychodzi, że faktycznie coś w tym było, nie? Rafał, ty wiedziałeś i nie powiedziałeś na fejmie, tylko coś tam gadałeś, a czemu dowodów nie dałeś? No bo nie miałem. I wydaje mi się, że to też może, tu jest patowa sytuacja i tu też może być, kurwa, podobnie, że oni się może, kurwa, trochę domyślali, może jakieś, kurwa, rzeczy tam gdzieś w kuluarach, kurwa, ploteczki biegały, jeden coś powiedział, drugi coś powiedział, a dowodów nie było. Chuj wie, ja nie wiem. Ale wydaje mi się, że to jest patowa sytuacja. Ja do Boxdela mogę się przypierdolić o to, że rozpierdala się na kolegów przede wszystkim, że jest zakompleksionym, kurwa, mitomanem, który pierdoli wszystko, co mu na język przyjdzie,
Ale nie potrafiłbym powiedzieć z całą dozą pewności, że wiedział na przykład o tym, że Stewart tak jest. Są takie sygnały mówiące o tym, że kurwa coś w kuluarach na pewno piszczało, ale czy oni jakby byli pewni tego, to chuj wie. My nie mieliśmy też takiego kontaktu po prostu, nie? Ja ci od razu gadam sobie, że wiesz, ja nie robię żadnej akcji na ciebie, ja nie chcę po prostu wiedzieć, czy coś było na rzeczy stare, po prostu ja jako ja, bo to jest kurwa dla mnie ważne. No, ja przede wszystkim mam takie wrażenie, jak słucham tego. A to jest część pierwsza, dobra, to już zjebałem, nieważne. Ale ja przede wszystkim zaznaczyłbym, że ten Stewart zachowuje się, jak byłby kurwa niedojebany. Ja kumam, że ten typ nie mieszka w Polsce, tylko mieszka w Anglii, ale on autentycznie się kurwa wysłowić nie potrafi. On brzmi jak niedojeb, kurwa. Jakby go stary baseballem w dzieciństwie napisał. I Bóg zakrzyczał tego Stewarta i nie słychać, o czym ten Stewart konkretnie mówi. Może w komentarzach ludzie wyłapali.